Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry, dzień dobry. Komplit i syntezatory. Dla części użytkowników syntezatory to jest to, co jest najważniejsze, taki creme de la creme, jeżeli chodzi o na pewno Komplita, bo rzeczywiście w Komplit, zwłaszcza w tych wyższych wersjach, tych syntezatorów jest całkiem sporo. W najwyższej wersji na przykład tego jest 16. W dodatku rzeczywiście Native Instruments, te instrumenty, syntezatory robi naprawdę fajnej, dobrej jakości. Jest w tym wszystkim jeden duży problem. Te syntezatory są dla nas przednie w części niedostępne. W dodatku najczęściej te niedostępne syntezatory to są te dla nas najważniejsze. W dodatku te niedostępne wydają mi się o tyle ciekawe, że to są najczęściej syntezatory, które mają najciekawsze możliwości. Czy to znaczy, że w ogóle to jest dla nas niefajne i nie ma sensu tego kupować? No to zależy. Bo na pewno te syntezatory dostarczane z Komplit mają całkiem dużo brzmień takich predefiniowanych, które można sobie jakoś tam pozmieniać. Natomiast nie całkowicie. No, oprócz tego oczywiście Komplit ma sporo innych brzmień, którymi też się na pewno zajmie, choć raczej nie dzisiaj, bo ten podcast musiałby być naprawdę potwornie długi. A oprócz tego można oczywiście kupić syntezatory innych firm, które albo są dostępne dla kontrolerów z serii Komplit, albo po prostu są dostępne dla nas, dla niewidomych, bo mają wystarczającą liczbę parametrów. Zaczniemy sobie od czegoś, co jest dostępne w pakiecie od Select w górę, czyli od syntezatora, który swego czasu był takim syntezatorem, no jeżeli nie flagowym, to takim dość mocno promowany przez Native Instruments, czyli Massive. Syntezator bardzo rozbudowany, który no właśnie, niestety nie ma za dużo parametrów. To znaczy jest ten syntezator dostępny jako VST. Wtedy tych parametrów jest trochę więcej. One wyglądają nawet całkiem nieźle. Ja go mam w tej chwili załadowanego. To takie domyślne brzmienie. I tych parametrów tu jest... 151, jak widać. Macro 1, 1. I tu mamy parametry typu makro. Macro 2, macro 3, macro 4, ich jest ileś. OSC 1, pitch 9. A potem mamy o wysokość oscylatora pierwszego, value. Mogę sobie zmieniać. 6, 5, 4, 4, 50, 0. Peram, OSC 1, position, 10. Potem OSC 1, position, value. Czyli zmiana jakby fali do prostokąta. 52 krop. Param OSC 1, param 2, 11. Potem jakiś tam parametr drugi. Podejrzewam, że w zależności od typu oscylatora. Niestety tego się nie da zmienić. 90. Tu się da cokolwiek zmienić. 6.0. 8. 4. No tak, da się. Peram OSC 1, AMP, 12. Potem AMP, czyli podejrzewam, że głośność. Owszem. OSC 1 FLT routing 13. Potem jakiś routing filtru. OSC 2 pitch 14. Potem to samo z OSC 3 AMP. Drugim, trzecim oscylatorem. FB FLT routing 20. Potem mam jakieś ustawienia tego routingu filtru. MOD OSC FLT RFM 30. Tablica modulacji. Insert 1 DWPRM 1. Kwestia insertów efektów różnych. Filter 2 outgain. Potem filtry. MOD 6 CFG 6. No i generalnie tych parametrów jest dość dużo. Niestety, ten syntezator w wersji VST nie ma dostępnego wyboru domyślnej barwy. Innymi słowy, możemy sobie jakoś nam ustawić brzmienie, ale też nie do końca, ale nie wybierzemy niczego, co jest domyślnie zaprogramowane przez Native Instruments. Tak samo na przykład będzie jeszcze syntezatorem FM8, który jest dostępny jako... No w tych wyższych pakietach. Tu jest o tyle fajnie, że przynajmniej w tej wersji VST tych parametrów jest naprawdę dużo i one zdaje się reprezentują pełnię możliwości tego syntezatora. A jeżeli nawet nie pełnię, to bardzo, bardzo, bardzo dużo możliwości. No ale znowu, trzeba kręcić brzmienie samemu, albo gdy wybierzemy brzmienie przez Komplit, no to w przypadku Komplit tych parametrów jest tam znacznie, znacznie mniej do ustawienia. Choć więcej i tak niż w przypadku Massive.
I tak, jeżeli chodzi o Complete, no to w przypadku Massive mamy tylko te parametry makro. Ja je pokażę, bo one są w sumie dość ciekawe i myślę, że dla tych ludzi, którzy jakby przede wszystkim chcą grać, a nie ustawiać brzmienia, nie bawić się w jakąś szczegółową edycję, to może być niezły punkt wyjścia. Bo parametry makro to jest jakby 8 parametrów, które według twórcy brzmienia są najważniejsze. I to w zależności od brzmienia będą najróżniejsze te parametry. Pusta. Zaraz tu browser. Sobie... Produkt, Massive. Bank, Massive Factory. Mam ustawiony w tej chwili Preset, Massive Factory. Dobrze, teraz tak. Mam wybrany w tym momencie standardowy bank sampli, czy brzmień w zasadzie do Massive'a, nie sampli. 3 Octave Sub. 3 Silver Lines. Na przykład ustawienia arpeggiatora nie są dostępne w ogóle w żadnych parametrach. 4 AB. 99 1000 APAD for Pluto. Accelerator. Acid Bass. Acid Stage. Action to Reaction. Tego jak widać jest dość sporo i te brzmienia są naprawdę dość... Algebra. ANC. All Jungle Massive. All System Go. Sensowne w różnych... Analog Classic 1. Ja może wyłączę mowę, to znaczy, żeby nie mówiło brzmień. Wtedy będzie troszkę szybciej to wszystko reagowało. Dobra, niech będzie takie brzmienie. Sobie załadujemy. No trochę dziwne, ale dobra. I tutaj mamy właśnie te parametry makro. Makro wtorek pos. WT pos, to jest pierwsze pokrętło. Wtorek pos. I nim kręcąc, no otrzymujemy jakąś tam zmianę brzmienia, choć jest śmieszna. Noise. Noise. Można dodać szumu do tego brzmienia faktycznie. Reso. No, mam cutoff, czyli no odcięcie filtra. Noise. I rezonans, następne pokrętło. Reso. FX Mix. Jakieś efekty, czyli mogę albo wyłączyć te efekty, albo je włączyć i regulować sobie proporcje. Rev size. Curve. Rozmiar pogłosu. FX Mix. Od małego. Rev size. Do ogromnego. Curve. Jakaś krzywa. Nie wiem, jaka krzywa. Mate MT. To nie wiem, Hero. Co to jest. Torek POS. EQ and Master. FX1 and FX2. OS1. OS1, pitch. O, i tu nawet teraz się jakoś tak śmiesznie zrobiło, że tu nagle mam tę listę parametrów. Ciekawe, dlaczego wcześniej tego nie było. No, naprawdę jest to ciekawe. Pitch. OSC 2, OSC 3, MAD OSC and Noise, Filter 1 and Filter 2, FLT Mix, Fit, Unison, Glide and Vibrato, INV 1, INV 2, INV 3, INV 4, MAD 1 and MAD 2, MAD 3 and MAD 4. To jest ciekawe, bo niedawno jeszcze tak nie było, tych parametrów było trochę mniej, ale browser. Dobrze, że coś jest. No i nadal mogę sobie te brzmienia przeglądać. Spróbuję może wybrać coś bardziej normalnego. A niech będzie taki... Macros, morph. I teraz tak, tu mamy inne te makro. Pierwsze to jest morph. Czyli wybieram sobie mix między tym morph. Brzmieniem, a tym. Shift. Morph. Tu mam jakiś shift. No coś to zmienia faktycznie. Filtr. Reso. I rezonans. Cutoff. Reso. Reso.
FX Mix, Rev Size, LFO Rate, LFO AMT. Aha, troszkę tu się te makro zmieniły. No i Master. Znowu mam. FX1 and FX2. OS1. OS1, pitch. Tutaj z jakichś przyczyn ta wysokość w zasadzie NAB nie 1. działa. NAB2. Amp. FLT Mix. No tak. Tu mam kilka. OS2. To z oscylatoru drumki też mogę regulować. OSC 3. OSC 3. Pitch. Pitch. NAB 1. Tu mam jakieś pokrętło. W zależności od syntezatora, w zasadzie od oscylatora, one mogą robić różne rzeczy. NAB 1. NAB 2. NAB 1. No i w ten sposób mogę sobie tworzyć różnego rodzaju brzmienia, może nie tyle tworzyć, ile modyfikować te, które już są. Oczywiście tych banków tutaj mamy ileś. Na przykład London jest Grid. Taki... Lucid Mission. To jest podobny jakiś taki bank bardziej do brzmień około klubowych. No to nawet mamy brzmienia gotowe do różnych... Jakieś fiksy nawet. Tego troszkę jest. Wender. Oczywiście mogę sobie wybierać, tak jak już tutaj mówiliśmy, pokazywaliśmy w podcaście z Julią również. Konkretne typy brzmień, na przykład. Type, mogę sobie types. Wybrać, że chcę tylko brass. Brzmienia. Flute. Typu jakieś flety z różnych brzmień, znaczy z różnych banków. Nie jest tego akurat dużo, ale coś jest. No i w każdym z tych brzmień te parametry, zwłaszcza makro, służą trochę do czego innego. Makro na przykład, LFO. No tutaj na pierwszym okrętle jest LFO. FM. Drugie to jest FM. Drive. Drive. FM. Drive. Drive. Spooky. Rirp. Spooky. Rirp. Size. No i w taki sposób można tymi makrami ten flet jakoś tam pozmieniać. W taki sposób, który jest przewidziany przez twórcę tego konkretnego brzmienia. I większość rozszerzeń, które są dostępne w Native Instruments akurat, ma swoje różne brzmienia, między innymi właśnie dla Massive'a. Drugim takim syntezatorem, który jest dostępny w pakiecie Select, to jest Monarch. Monarch, czyli browser. Monofoniczny syntezator, coś a la któryś z Moogów generalnie, ponoć był na którymś wzorowany. Swoją drogą stworzony jest na silniku Reaktor, więc generalnie jeżeli chcemy mieć Monarcha, należy zainstalować Reaktor lub Reaktor Player, który jest dostępny. No, Reaktor Player jest dostępny w każdym pakiecie, również w tym pakiecie Start, darmowym. Produkt Monarch. Bank, wybiorę banks, sobie Carbon Decay. Deep Matter. Tu też jak widać shape, tych rozszerzeń Hexagon jest highway, troszeczkę. Infamous Flow. Byte Riot. All Banks. Monarch to Monarch. Nie ma tu w zasadzie żadnych efektów. Syntezator jest, jak się rzekło, monofoniczny. I to słychać. Taki typowy syntezator analogowy.
A niech będzie jakieś tego typu brzmienie. Trochę to jest cicho, znaczy głośno, przepraszam. Ok, mam sobie jakieś brzmienie wybrane. Tu rzeczywiście chyba wszystkie możliwe parametry zostały przyporządkowane do pokrętu. Mamy tylko kilka stron. Na pierwszej mamy odcięcie filtra na przykład. I rzeczywiście on się zachowuje dość mocno analogowo. To brzmienie jest takie naprawdę fajne. Poulenki. Type. Feedback on off. Volume. Type. Druga strona to FLD Envient Amp ENV. Obwiennia filtra i głośności. FLD ENV Attack. Decay. Sustain. Release. Amp ENV Attack. Decay. Sustain. Release. Trzecia strona to Glide and Mod. Glide Type. Mod. Type. Mod. Time. Type. Type. Mod. Time. Mod. Type. FLT mod. Mod wheel. O, mod wheel, czyli mod wheel. Czym, czyli to, jak głęboko ma sterować mod wheel tym, co ma sterować? Mix. OSC mod. FLT mod. Okej, okay. I mogę tutaj FLT na przykład mix. Mod wheel. Gdzie to jest? Mod wheel. Aha. OSC mod. Mod wheel. Noise and load. Kolejna strona to głośność i szum. Noise on off. Mogę sobie dodać szumu. Volume. Volume. Type. Load. I głośność. W zasadzie taki dodatkowy chyba dopalacz głośności. I OS 1. Mamy oscylator pierwszy. OS 1 on off. Mam on off. Volume. Waveform. Jako, że to jest syntezator analogowy, czy w zasadzie imitacja syntezatora analogowego, będzie tu standard nad standardy, piła, prostokąt, trójkąt. Przy czym prostokąty są dwa, jeden standardowy i drugi z tym tak zwanym PWM do wyboru. OSC 2. OSC 3. Mamy trzy oscylatory. Tune and FLD KT. No i mamy jeszcze strojenie. Tune Active. Fine. To jest pokrętło drugie, potem. No to FLD KT, KT1 on. KT2 on. No i tyle. Tunent FLD KT. Fajny syntezator jako taki rzeczywiście analogowy. Szkoda, że monofoniczny. Mógłby być przełącznik, że mono albo poli. Bo w sumie niewiele by to kosztowało firmę, a rzeczywiście można by stworzyć naprawdę bardzo fajny instrument, który nie byłby tylko monofoniczny, no bo jednak w dzisiejszych czasach przydałoby się mimo wszystko mieć możliwość no, takiego bonusu polifonicznego, bo przecież czemu nie. Trzecim syntezatorem, który dostępny jest w pakiecie Select, to jest Prism, również syntezator dla reaktora. To jest bardzo ciekawy syntezator. To jest syntezator, który działa na tak zwanym modelowaniu fizycznym. Czyli mamy, powiedzmy, taki modelowany słup powietrza, który można jakoś tam modyfikować. Mamy modelowaną
ten ośrodek, który jest pobudzany przez ten słup powietrza, który może albo bardziej rezonować, albo mniej. Tam można regulować różne ataki, nie ataki, coś tam jeszcze. Jak to wszystko ma się zachować? Czy to ma być jedno uderzenie w to coś, czy ma to być właśnie jakieś powietrze? I w ten sposób można sobie jakby kształtować w pewnym sensie instrument, na którym gramy. On oczywiście nie będzie mega podobny do instrumentów, które są w przyrodzie. Znaczy w przyrodzie, no, które zostały stworzone jakoś tam przez człowieka. Natomiast można z tego tworzyć bardzo takie ciekawe brzmienia, częściowo eksperymentalne, ale częściowo niekoniecznie nawet eksperymentalne. No to jest jakaś ciekawa filozofia tworzenia brzmienia. I to wszystko na szczęście również jest dla nas dostępne, choć zrozumienie parametrów wymaga niestety lub stety grzebania w podręczniku i zrozumienie, czym jest kabinet i tak dalej, i tak dalej. Bo to browser, jest produkt, Prism. I tu też tych brzmień jest dość dużo. No właśnie, tu mamy jakiś taki instrument niby strunowy, choć widać, że syntetyczny, tak? Mikser, kabinet. No właśnie, tu mamy jakiś kabinet. A, tu jest kabinet jako rzeczywiście taki przester, powiedzmy. Kabinet. Filter. Filter. Flanger. Echo. Diet. Mamy efekty. Value. W pierwszej. Macro. MC2 EMT. MCLFO and Exciter. No właśnie, i tu mamy już. MCLFO, LFO1. LFO do MC. LFO2. Rate. Sync. Exciter, impuls. Noise. No właśnie, impuls. I tu mamy Exciter, czyli to. Impuls. Noise. Impuls. Noise. Kikat. Noise. Low cut. The case, bendent filter. No właśnie, time. Więc tu jest filter, dość funt. Dużo MC1 dest. Różnych. MC1 dest, select 1. Amount 1. Amount 1. Select 1. Tu mamy różne filtry tego wszystkiego, znaczy różne typy tych wszystkich. I można naprawdę bardzo ciekawe rzeczy z tego tworzyć. Natomiast to rzeczywiście wymaga sporo czytania. Część brzmienia, jak widać, jest typowo syntetyczna, ale widać tu troszkę właśnie jakiegoś takiego próby oddania jakichś takich brzmień takich bardziej niby naturalnych. Ostatnią rzeczą, która nie jest tak do końca syntezatorem sensu stricte, jest coś, co się nazywa Retro Machines. Ten Retro Machines też jest dostępny we wszystkich pakietach i to jest instrument do kontakta, czyli do samplera kontakt. To nie jest syntezator jako taki. I Retro Machines to są samplowane, klasyczne brzmienia, używane często w latach 70., trochę 80., różnych istniejących wtedy syntezatorów, które są dzisiaj używane, które się gdzieś tam sprawdziły, takie klasyki nad klasykami. Skarbę MM Bass. Zaraz sobie to spróbuję załadować. Skarbę Eglai Bass. Retro Machines MK2. Jest, MK2. No, bo to jest... I tego jest troszeczkę. Nie jest może tego aż tyle jak tych brzmień, ile w Massive'ie czy w Prismie, bo tam w
przypadku tych poprzednich syntezatorów można tych brzmień liczyć na setki albo i tysiące. No proszę bardzo, mamy jakąś klasyczne... Tu widać, że to jest samplowane. Mamy dwie warstwy dynamiki. No taki trochę keyboard, ale okej. Filter, i tu mamy oczywiście kilka parametrów. Reso. OSC sound. Sound. Tak, tu mamy wybór jakby typów filtra, który tu mamy. Momencik. Ja sobie ten filtr podniosę. OSC sound. Ja teraz ruszam tym pokrętem, przesuwam je coraz bardziej w prawo. I tu mamy kilka jakby charakterystyk brzmieniowych, które przechodzą jedna sound w drugą. Sound. Fat. Fat, czyli no, w tym przypadku taki jakby chorus. No, nie jakby, po prostu chorus. FX, dirp. To jest pogłos. Też widać, że taki stary. Dirp. OSC, fat. FX, phaser. Phaser. Ampi, envy, attack. Release, attack. Release. Release. FX, phaser, amp, NV, release, ARP and perform. Tu mamy ARP, możemy arpeggiator włączyć. On off, rhythm. Swing. I kilka ustawień arpeggiatora. Perform, solo. Okay, to ARP, on off, perform, solo. No do tego brzmienia akurat parametr rzadko się sprawdza, ale czy ma być polifoniczny, czy monofoniczny? Solo. Naciskam dwa klawisze, gra jeden. Albo... Solo. Legato. Legato. Solo. Legato. No właśnie. Albo... Solo. Czyli legato. Albo za każdym razem brak, gra to brzmienie od początku, albo je... Legato. Po prostu przedłuża. Legato. Glide. Gold time. Solo. Legato. Glide. LFO. Madi and Vendwell Mat. No i znowu LFO, jakieś tam obwiednie. Amp and Cord. Głoś. Amp. Perk. Aha. Gain. S start. S start. No tak, od którego miejsca samplam jakby wystartować. S start. S start. Akord on off. No tak, mogę grać akordami. On off. Ale już nie ma typu akordu. No trudno. Amp, S start, perk. Gain. No tak, trudno, długo naciskam klawisz, on robi... Perk. Takie właśnie staccato. Gain. I głośność. Amp and chord. I to tyle. Amp and chord. Tych brzmień to jest dość dużo. Jeszcze wybiorę jakiś inny typ brzmienia. No niech będzie jakiś bas. Ale mamy parametry takie same. Echo. ARP and też druga strona, LFO, trzecia, amp and czwarta, amp and cord. Cztery strony parametrów. Browser. Kolejne brzmienie dość znane. Filter, i oczywiście dokładnie te same parametry. Tyle jeżeli chodzi o pakiet Select. Oczywiście tych brzmień tu jest jeszcze więcej, już wszystkich nie ma co pokazywać. W pakiecie Complete, tym takim standard powiedzmy, że Complete,
mamy dodatkowo jeszcze kilka instrumentów. No to już tych instrumentów się robi dość dużo. Bo mamy Macy Fix, TRK-01, Form, Rounds, Contour, Macy, no to Macy to co było, Monarch, Absent 5, FM8, Reaktor Prism, czyli to co też w Select, Reaktor Spark i oczywiście Reaktor Machines MK2, czyli to co było też w pakiecie Select. Dobra, to zacznijmy od początku tego, co im tu proponują. Massive X, obecnie sztandarowy produkt Native Instruments, przynajmniej jeżeli chodzi o syntezatory. Przepotężna maszyna, która niestety ma bardzo, bardzo, bardzo mało dla nas parametrów dostępnych, nad czym ubolewam niezmiernie. Ponieważ ma tych oscylatorów chyba ze 4 albo więcej, dość dużo LFO, sporą możliwość modulacji tego wszystkiego, ileś możliwości przenikania się sampli, w zasadzie ileś przenikania się możliwości oscylatorów. Oprócz standardowych przebiegów mam jeszcze ponad 100 przebiegów typu waveform oraz ileś możliwości ich odtwarzania, jakiegoś tam zmieniania i tak dalej, i tak dalej. Coś, czym byłem bardzo zaciekawiony i niestety nie mogę tego prawie używać, poza oczywiście wyborem brzmień standardowych i 16 parametrach makro, które są dostępne dla mnie jako te najważniejsze, które są zmienialne przez producenta. W dodatku od pewnego momentu Massive X wspiera taką technologię, że to nie tylko on. Już nie pamiętam jak oni to nazwali, to jest coś troszeczkę jak keyswitche, to znaczy mamy jakiś, możemy sobie zdefiniować jakiś obszar klawiatury, w którym możemy sobie zmieniać te brzmienia w jakiś sposób. To znaczy zmienia brzmienia. Można te brzmienia przełączać klawiszami. W ten sposób mogę sobie grać na żywo dość zaawansowane i skomplikowane partie, w środku których trzeba przełączać brzmienie. I tych brzmień mogę tam do 12 przełączać. Bardzo fajna rzecz i bardzo niedostępna rzecz. Bardzo szkoda. Ale okej, okay, pokażę kilka brzmień takich, które są w standardzie. Massive. Massive X. No niech weźmy sobie ten taki coś a la flecik. Niech to się załaduje. O, ładuje się. Browser. Browser. Po cokolwiek załaduje. Ładuje się. O, teraz się załadowało. Ciekawe czemu. Browser. Okej. Okay. OSC 2 LVL. No i tu mamy. Wtorek POS 1. OSC 2 LVL. To jest pierwsze pokrętło. Wtorek POS 1. Wtorek POS to było. OSC 2 LVL. OSC 3 LVL, INVAMT, INVDC, Cores, DIRP, Size. Pierwsza strona. Page 2. Page 2. I druga strona. Macro 9. Macro 10. I te makro są w ogóle niewykorzystane przez twórcę. I oczywiście też każdy brzmienie jakieś tam, nie wiem, coś takiego pewnie będzie miał inne te makra. OSC 2 LVL. A nie, nawet dość podobne. OSC 3 LVL, INVAMT, INVDC, Cores. Browser. To może to? Shredder. O tak, jest. Tu mamy co innego. Chopper. Splice. Protogabe. Splice. Shredder. Splice. Chopper. Splice. Protogabe. Live.
Sad Gabe. Glad Gabe. Hardstyle. Hardstyle. Page 2. Macro 9. I też. Kolejne makranie są wykorzystane. Jak widać, syntezator o bardzo dużych możliwościach. I chciałoby się powiedzieć, co z tego, że o dużych możliwościach. No szkoda. Kolejny syntezator, zaraz zobaczę, czy on mi w ogóle będzie grać. TRK-01, syntezator do tworzenia... Macro 16. Powiedziałbym takich performance'ów na żywo. Syntezator składa się z modułu rytmicznego bębnów elektronicznych, mocno klubowych, oraz modułu do basu. Programuje się w sposób oczywiście nam niedostępny sekwencje i na tej sekwencji się w jakiś sposób gra. Ja zaraz spróbuję to sobie załadować, a przynajmniej odtworzyć te próbki, które tu są. Zobaczymy, czy to będzie grało jakkolwiek. Jest to możliwe, ale... Vintage Organs. TRK-01. Jest TRK-01. Dobra, niech będzie. Załaduję sobie jakieś brzmienie, powiedzmy sobie. To czy się chwilę będzie trwało. Jest, gra. I różnymi klawiszami wybieram sobie... co ma grać. To jest oczywiście synchronizowane z wstępem projektu. Część klawiszy steruje partią bębnów, część basu, część... No Boże, ja muszę to wyłączyć jakoś. Nie wiem, czy mi się uda. O, dobra. I tego jest dość dużo. Na przykład coś takiego mogę załadować. Jakby można tworzyć sobie różne sekwencje, oczywiście też tu jest kilka Master, parametrów. O, mamy kit level, ok, to sobie spróbuję włączyć. Kick level. Głośność bębnów. Bass level, kick level, bass level. Troszkę to jednak przyciszę. Kick. Bass. Effects, delay, delay, dirp. I bass. Też mamy efekty Booster. Różne. Kick. Kick, drive. Potem ustawienia stopy. Różne. Cut off A, drive A, cut off A. Reso A. Tune. Reso A. AB. Jakieś AB to są. Drive B. Cut off B. Reso B. Kick mat. Kick effects. Bass. Bass mat. No i znowu bass. Bass mix. Detune. Sub. Pitch. Mix. Cut off. Okej. Okay. Browser. Spróbuję... Aha, dobra. Powyłączać to wszystko, żeby to nie grało. Okej, okay, nie gra. No, ciekawa rzecz. Szkoda, że niedostępna. Form. Kolejny ciekawy i kolejny niedostępny syntezator. Syntezator, troszeczkę sampler w jednym. To znaczy można sobie załadować któryś z przebiegów na oscylator, takich standardowych, albo można załadować sampel. Jeżeli załadujemy sampel, można ten sampel modyfikować w bardzo specyficzny sposób, tworząc różne brzmienia, które w jakiś sposób korzystają z tego materiału, który został nagrany, ale bardzo go modyfikują. Można przenikać to, co w tym samplu jest z syntezatorem. Można to zwalniać, przyspieszać.
różniste rzeczy w tym robić. Bardzo fajna, ciekawa zabawka dla kreatywnych kompozytorów i bardzo niedostępna zabawka dla nas. Oczywiście mogę wybrać tu kilka ciekawszych brzmień, które pokazują, co Session to może. Form. Mamy form. Tu się nie do końca słychać, czym jest sample, a czym standardowa synteza. Choć będzie kilka takich brzmień. No właśnie, tu mamy wokal, który podejrzewa, że korzysta jakoś tam z samplingu. Ciekawa rzecz. Okej. Okay. Wezmę type, sobie typ piano wokal. Keys, lead instruments, bo... sound effects, synth lead, vocal. O właśnie, tu mamy załadowany jakiś sampler, 1, 2, 3, 4. I tutaj z kolei kółkiem modulacji mogę sobie zwalniać aż do całego zamrożenia, zatrzymania tego wszystkiego. I tak dalej. No, oczywiście też jest troszkę parametrów do modyfikowania tego brzmienia, no ale samego sampla swojego macros nie załadujemy. Mamy makro, master, mamy master, volume, tune, głośność, line, spread, mat amount, effects off, OSC main. Potem mamy główne kontrolki do oscylatora. OSC main, pitch. Flatten. Flatten. Pan. Formant. Trakon. Amp. Trakon. OSC FX. Add OSC and a filter. Speed and sample. INV1 and INV2. Speed and sample. Speed, speed. Manual. Width. Width. Center. 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 Width. Width. Center. Width. Center. Width. Width. No właśnie, tu mogę sobie wybrać fragment tego sampla, który ma być jakoś tam odprawiany, przetwarzany i tak dalej. Bardzo fajna rzecz, gdyby była dostępna zwłaszcza. Naprawdę szkoda, że nie jest. Co mam jeszcze? Rounds. Rounds to zdaje się taki zwykły syntezator, który, o ile dobrze pamiętam, bo akurat rzadko z niego korzystałem, jakoś tam jest dostępny, reaktor, choć Lux, chyba nie ma też wszystkich. Rounds. Skarbe Efang gitarist. Produkt. Skarbe Efang gitarist. Rounds. Też jest jakiś tam wbudowany sequencer, którym można coś tam sobie
pomóc. Oczywiście ten sequencer nie jest dla nas dostępny. Trzeba wszystko z palca grać. Macros, a jeden. No tak, mamy makro. Voicing, progress and output. Voicing, play mode. Polimod. Progress, plug mod. Count. Nietypowe są te parametry. Voicing, progress and output. Voicing, progress and output. Aha, no właśnie. I tylko tyle jest ustawień. Szkoda, bo znowu syntezator, który mógł być w miarę fajny, ale jest taki sobie. Przez to wszystko. Kontur. Kontur to zdaje się syntezator, w którym nawet widać te wszystkie parametry, tylko sama synteza jest nietypowa. To jest synteza, w której chodzi o modulację fazy. Bardzo rzadko spotykany typ syntezy. Vendor, all vendors. Retro machine. Bardzo ciekawy. Bardzo ciekawy syntezator, tylko trzeba się też znowu nauczyć tej syntezy. Bo tu znowu można sobie... Drama, amount, play. Właśnie tu mam jakąś dramę. Color 1, amount, play. Color 2, amount, play. Loudness, amount. OSC AN Shaper A. OSC BN Shaper B. No właśnie, to jest oscylator i shaper, który jakoś nam kształtuje brzmienie tego oscylatora. Tu też dobrze jest jednak czytać manual, bo bez tego to się nie obejdzie. Absynt. Znowu syntezator, bardzo ciekawy syntezator, który nie udaje analogowego, to jest w pełni cyfrowy syntezator, który ma wykorzystać pełnię możliwości tego, że mamy tutaj cyfrowy świat. Ma bardzo różne ciekawe rzeczy i znowu jest dla nas niedostępny. Zresztą absynt nie tylko służy do tworzenia brzmień, ale nawet do efektów, które można nakładać na zewnętrzne źródła sygnału, czyli na przykład na głos, ale znowu Complete nie pozwala, przynajmniej na razie, na przetwarzanie sygnału ze źródła zewnętrznego. W związku z powyższym na przykład nie można korzystać, nie można wykorzystywać Complete jako sterowanie efektami, które są na ścieżce z jakimś tam wokalem, żywym instrumentem czy czymkolwiek innym. Szkoda, no bo mogłoby to być, ale nie ma, to nie ma. Browser. Ale pokażę absynta, jeżeli Product, chodzi o jego Contour. Brzmienia. Valver 2. Przynajmniej kilka, bo znowu Battery. Tych brzmień jest, Strikes. Są All potworne. Epirohat 50. Epirohat Modern Drummer. Absynt. Są potworne ilości. Znowu tu można ładować różne sample, różne dziwne rzeczy z nimi robić. No zdaje się, że w ogóle jest modularny syntezator, czyli jak nam czegoś mało, to można sobie dodać. Brzmienia typowo dziwne. Controllers 1, Chanel Aval. No właśnie, tu mamy... Controllers 1. Controllers 2. Master Envelope. Master Envelope. Tylko Master trzy envelope. Strony parametrów. W tym dwie znowu przewidziane przez twórcę brzmienia. No szkoda, że tak mało. FM8. Syntezator FM. Synteza FM dość popularna w latach 80. Tutaj rozwinięta do naprawdę wysokiego poziomu. I znowu czy rybki, czy akwarium. To znaczy, czym możemy albo z Complete sterować tylko częścią parametrów tego syntezatora, natomiast możemy wtedy mieć dostęp do wszystkich brzmień, które są już w tym syntezatorze jakoś tam dostępne, presety, te brzmienia predefiniowane. Mogę pokazać te brzmienia, no, są niektóre ciekawe. Choć moim zdaniem sporo mocno przekombinowanych. Form. Jor. FM8. No, tu mamy jakieś... takie potwórne brzmienie. Timber, Harmonic. No i... Timber and FX. Time PNV and Amp PNV.
Output tych and stron jest sporo. ARP and Morph. Master, Pitch, Drive, Tube, Cabinet, Shelf EQ, Peak EQ, Talk Wah. Ja czytam tylko strony. Taser, Flanger, Tremolo, Dirp, Psy Delay, CHR Delay, CHR Delay, CHR Delay. Kilkanaście stron, po 8 parametrów. Wydawałoby się dużo. Ale tak naprawdę ilość parametrów, jeżeli załadujemy sobie ten syntezator jako VST, to jest około 1000. W związku z tym, no niestety, ale no dużo więcej niż tutaj. Co zrobić? Ale brzmienie oczywiście to jest bardzo dużo. Browser. W dodatku FM8 jest zgodny z brzmieniami do na przykład Yamaha DX7, więc takich brzmień różnych w internecie, które bardzo często są tworzone na podstawie bardzo znanych brzmień, które można usłyszeć w utworach z epoki. No, ciekawe rzeczy, ale trudno je ładować. Standardowo tych brzmień jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Bardzo różnych. No właśnie, mamy tutaj, chociażby załaduję sobie to brzmienie, znowu wbudowany sequencer. Ja trzymam jeden klawisz w tej chwili. I nie umiem go wyłączyć, tego sequencera. Teraz nacisnąłem ich ileś. Zaczyna mi grać coś dziwnego. No, szkoda. Reaktor Spark. Znowu syntezator, browser, którego już nie pamiętam tak do końca. Kontakt. Drummer. Spark. To jest syntezator stworzony przez jednego twórców. Firmy Native Instruments. Macro 1, amount. No właśnie, mamy znowu makro. OSCNV. MADI NV. MADI MT. Mix, Cine OSCNP. Ring MADI and Shaper. Filter. Delay. Mixer 1. Mixer 2. Cabinet. 8 pole. Delay. Dirp. Dirp. I tu z tego co pamiętam, znowu mamy większość parametrów dostępną. Nie wiem właśnie, czy wszystkie. Natomiast znowu warto przeczytać manuala, bo te parametry są momentami dość nietypowe. I przechodzimy teraz do instrumentów, no tej reszty instrumentów, które są dostępne tylko i wyłącznie w tych pakietach Ultimate. Razor. Razor to jest z kolei tak zwana synteza addytywna. Taki najprostszy przykład syntezy addytywnej to są organy kościelne. To znaczy mamy sobie jakieś tam ileś rodzajów piszczałek i można te piszczałki dodawać jakby jedne do drugich i tworzyć coraz bardziej bogate brzmienie. Oczywiście w syntezatorach no, nie mamy tylko kilku tam typów piszczałek. Mamy z reguły proste oscylatory, ale tych oscylatorów może być bardzo, 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 bardzo dużo po wciśnięciu jednego przycisku. One często są te oscylatory to są harmoniczne tego podstawowego. Nie zawsze tak jest, ale nieraz tak jest. Okej. Załaduję sobie jakieś brzmienie. Makro OS1. Mamy znowu makra. OS1. I mamy oscylator pierwszy. OS1 on off. Nab 1. Nab 2. Amp. Ratio. Color. No tak, i to jest dość ciekawa rzecz, bo tutaj nie zajmują się każdą jedną składową harmonicznych, tylko w jakimś sensie ich grupami. OS2. I to jest wszystko połączone w jeden taki jakby nadrzędny oscylator, F1 BP. Mam oczywiście filter. F2 Coleman, F1 Smir and F2 Smir, Partials,
Stereo and Dynamics. Też warto przeczytać instrukcję, bo to jest też dość nietypowa rzecz. Scanner XT. Znowu. Ładujemy sampla, robimy z nim dziwne rzeczy, co jest oczywiście dla nas niedostępne. Jest trochę mniej browser dostępnych takich zrobionych już Scanner przez, Session przez firmę Native Instruments. Scanner XT. Dziwnych brzmień dodajmy do tego. Okej. Załaduje się coś takiego. I znowu mamy Macro 1, ileś Macro, Master LFO and Pitch. Dziwnych PMAD. Parametrów, na przykład. PMAD, OSCA, OSCB, LFO, a tu mamy jakieś... OSCA. PMAD AMT, Sample and Position, Sample, Select. A, tu nawet mogę wybrać Sampler. Select. Select. Position, fine. Sample, select. Position, fine. Course. Natomiast Range. Nie widzę speed. Tu możliwości. Speed. Speed. Range. Limit. Tak, no. AM and delay. Filter and mix. Amp and V. 8 pole. Echo. Dirp. Cabinet. Flanger. Jest tu Madra. Też Madra dość and sporo Madra. Parametrów. Madra and V. Envelope. LFO and feedback. LFO and feedback. LFO and feedback. I tyle w zasadzie, jeżeli chodzi o syntezatory w Complete. Z jednej strony mamy bardzo, bardzo dużo brzmień, które możemy sobie wykorzystać do różnych różności, różnej muzyki, bardzo różnej. Z drugiej strony nie mamy zbyt dużo możliwości tworzenia brzmień własnych. W związku z czym jest to na pewno bardzo dobrym narzędziem dla kogoś, kto szuka inspiracji w gotowych brzmieniach i tych brzmień chce mieć dużo i po prostu ustawia sobie coś i na podstawie tego brzmienia, powiedzmy, buduje sobie cały utwór, szuka drugiego brzmienia, które mu się spodoba, trzeciego brzmienia, które mu się spodoba i na podstawie tego wszystkiego buduje sobie właśnie jakiś utwór. Takich ludzi troszkę znam i na pewno takim ludziom Complete się bardzo przyda, bo z reguły te brzmienia, które są tutaj stworzone, można w jakiś tam sposób mimo wszystko jakoś tam sobie dostosować do własnych potrzeb, może nie jakoś bardzo, ale jednak niejednokrotnie będzie to wystarczające dostosowanie. Z drugiej jednak strony dla ludzi, którzy by chcieli tworzyć, tak jak na przykład ja, brzmienia może nie, znaczy od zera też, ale mieć możliwość wyjścia z dowolnego brzmienia i stworzenia innego na podstawie tego pierwotnego, mając do dyspozycji cały potencjał instrumentu, to jest niestety problem. Jeszcze nie wiem, czemu nie było tutaj wspomnianego takiego czegoś jak flash, a myślę, że mogło być to wspomniane. To jest w sekcji kreatywne samplery, a może i to też pokażę. Flash to jest poniekąd... Może inaczej. Flash składa się z dwóch elementów. Po pierwsze sampler, po drugie syntezator, ale one są połączone w bardzo, bardzo nietypowy sposób. Do modułu samplera ładujemy sobie własny sampel, w domyśle pętlę perkusyjną najczęściej. I ta pętla perkusyjna wyzwala brzmienia syntezatora z tej drugiej części. Znaczy chodzi o to, że kiedy się pojawia na przykład stopa, gra coś. Gdy się pojawia hi-hat, gra coś innego. I tak dalej, i tak dalej. Więc trzeba najpierw ustawić, powiedzmy, że coś w rodzaju czujników, które wykrywają, kiedy gra co. I ten sampler może sterować syntezatorem wbudowanym w tego flasha. Tam jest też kilka brzmień, które są właśnie w taki sposób sterowane. Jest kilka takich sampli, które są, zdaje się, ładowane tak w... żeby browser. Pokazać możliwości. Produ-
Oni to pokazywali, Native Instruments na jakichś tam swoich filmikach. Też w różnego rodzaju muzyce typu jakiś house, jakiś psytrance, jakieś no różne takie rzeczy, gdzie rzeczywiście ten rytm, dość nietypowy rytm, dość skomplikowany momentami rytm, był dość ważny. FM8. I w ten sposób można było sobie to wszystko... O właśnie, tu mamy bas, który jest sterowany jakąś pętlą i tu jest filtr tego basu sterowany. Załaduję to sobie i jest problem, bo nie gra i z tego co pamiętam to w ogóle nie grało. To trzeba było jakoś tam... A nie, jest. I tu przynajmniej mogę na klawiaturze. Na tym mogę sobie przełączać ten sample. No właśnie, i w ten sposób można teoretycznie coś tworzyć. I oczywiście mamy ileś tu parametrów. Makro z spektrum. Tu mamy makro. Levels and clock. Tu mamy levels, jakiś... Levels, sub, mono, sampler, poly, FX, master. Czyli tu mamy słyszane te sample i sub tak macro, dalej. Made, mono, macro and made MT. Mono. Jest bardzo dużo tych makro. Sampler, macro and made MT. Sampler. Poly, macro and made MT. Poly. FX, macro and made MT. FX and FX and FX send. FX and FX send. No jest to jakieś narzędzie, natomiast na pewno dużo więcej byłoby zabawy, gdyby można było to wszystko ustawić włącznie z samplerem, włącznie z sekwenserem, który tam jest wbudowany. Niestety to możliwe nie jest. No i cóż, w zasadzie gdyby te wszystkie syntezatory były w pełni dostępne od Native Instruments, w przypadku takich dużych i flagowych produktów, jak chociażby Massive X, można by, myślę, spokojnie poświęcić jedną całą audycję na obsługę tego syntezatora. No tak niestety nie jest i no, efekt jest taki, że udało mi się w zasadzie wszystko pokazać w godzinę, włącznie z większością parametrów, jakie są dostępne w zwłaszcza niektórych syntezatorach dostępnych dla nas. No, jest oczywiście jakiś tam Reaktor Blocks. Reaktor to jest w ogóle osobna sprawa. Reaktor jest to w ogóle takie środowisko do tworzenia własnych syntezatorów. Ten reaktor ma kilka wersji. Jest taka, powiedzmy, łatwiejsza, ale o mniejszych możliwościach, trudniejsza, ale o możliwościach pozwalających stworzyć tam w zasadzie wszystko. Zresztą no Monarch, Prism, chyba Round, zdaje się. To są syntezatory tworzone właśnie w reaktorze. I dysponując odpowiednią wyobraźnią, wiedzą, a przede wszystkim wzrokiem niestety, można w tym środowisku, w tym reaktorze stworzyć no niemal dowolny syntezator, dowolną emulację już znanego syntezatora. No, bardzo dużo rzeczy, nawet efekty są tworzone w reaktorze. Efekty, które można stosować na zewnętrzny sygnał audio. To kiedyś też pokażę. Jest kilka ciekawych efektów, które zostały stworzone właśnie przy pomocy reaktora. Bardzo fajne narzędzie i oczywiście jak zwykle niedostępne. No
tyle. Szkoda, że nie mogę pokazać nic więcej, jeżeli chodzi o obsługę syntezatorów. Bardzo bym chciał, żeby te syntezatory były dostępne, w szczególności Macefix, ewentualnie Reaktor, ewentualnie Absynt. Tak, wychodzi zaraz, że wszystko wymienię. Dobra, cóż, no w takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Państwu mimo wszystko dobrej zabawy, dobrej pracy z wtyczkami od Native Instruments i z produktami serii Complete. No i do usłyszenia w kolejnym podcaście. Mam nadzieję, że bardziej trochę optymistycznym. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.